Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Nowotwór, inaczej rak. Nowotwór, inaczej rak. Na samą informację o tej chorobie ludzie drżą. Gdyby dziś powiedziano, iż grypa to śmiertelna choroba, to tak samo by ludzkie duchy odchodziły z ciała ziemskiego, ponieważ sama ta informacja jest kodem unicestwienia. A nowotwór jest to gnicie śmieci zgromadzonych wewnątrz organizmu. Główną przyczyną powstania nowotworu to stres, który powoduje zatrzymanie oczyszczania organizmu z toksyn. Choć to wina samego ziemskiego ludzkiego ducha, to i tak medycyna akademicka bez mówienia prawdy o tej chorobie, bez mówienia, co jest faktyczną przyczyną. Różne rodzaje grzybów będących w organizmie człowieka powodują gnicie od środka narządów wewnętrznych. Poprzez stres zatrzymują się toksyny, różne śmieci z pożywienia, które powinny być wydalone, a pozostają w organizmie. Rozpoczynają proces gnilny w ciele ludzkiego ducha. Co by się stało, gdybyście byli bez wynoszenia przez rok śmieci ze swojego domu czy mieszkania, nawet gdybyście hermetycznie je zamknęli? To i tak po pewnym czasie będą gnić. Będzie fetor, robaki i inne mało przyjemne rzeczy. A pomyślcie, co może być w waszym organizmie z powodu zbierających się toksyn i różnych śmieci przez wiele lat, które muszą być wydalone, a pozostają tylko dlatego, iż wasz stres blokuje oczyszczanie waszego organizmu. Dlaczego więc dziwicie się, że chorujecie i że wasz organizm jest bez dania sobie rady z tym, co tam wrzucacie? Dbacie o swoje domy, sprzątacie, pucujecie, dbacie o swój samochód, na przeglądy bardzo systematycznie jeździcie, a o swoje ciało dbacie bardzo mało. Wrzucacie do swojego żołądka śmieci pokarmopodobne i różne toksyny oraz trucizny, a o sobie kompletnie zapominacie. Za to zjadacie ogromne ilości leków, przez co stajecie się lekomanami, tabletka na wszystko, ale to jest jak amulet na wasze problemy, które pozostają bez rozwiązania. Bo się stresujecie, boicie się własnego cienia, ktoś tupnie, a wy już pod stołkiem siedzicie. Zjadacie i wdychacie ogromne ilości zarodków grzybów i drożdży. Organizm gromadzi je i na wyjałowionych przez branie antybiotyków jelitach, żołądku, wątrobie i trzustce rozmnażają się i tworzą całe kolonie. Jesteście mało świadomi, że je karmicie, a one się dobrze rozwijają. Jest ich tak dużo, iż są wszędzie, nawet na skórze, co powoduje tak zwaną alergię lub grzybicę. Im bardziej chore ciało ziemskie, tym więcej grzybów różnego rodzaju w organizmie i tym większe gnicie od środka. Im macie więcej grzybów, tym więcej słodyczy zjadacie i drożdży. Karmicie sobie te pasożyty, karmicie na swoją zgubę. Medycyna akademicka jest bez chcenia wiedzieć o tym, gdyż usunięto by przyczynę wielu schorzeń. Jak bez wyleczenia przyczyny, skutki pozostaną na zawsze. Czy ktoś się zajmuje waszym zdrowiem i profilaktyką? Nie, ale wy się na to zgadzacie. Zajmują się waszymi chorobami i was leczą latami za duże pieniądze. Ale prawda sama wypłynie jak oliwa. Jesteście bez możliwości prawdzie na drodze stanąć i się jej przeciwstawić. Jesteście zbyt słabi, jesteście zbyt ciemni.
we wszystkich dziedzinach waszego życia prawda wyjdzie na jaw, dość fałszu i obłudy. Będziecie oczy wybałuszać, jak prawda ukaże się wam w całości, jak dowiecie się całej prawdy o kiepskim i marnym waszym ziemskim życiu. Drożdżaki i grzyby zabijają ludzkie ciała na ziemi, ale to też informacja, iż jesteście od środka martwi. Gnicie od środka, spowodowane grzybami, przenosi się bardzo szybko we wszystkich organach wewnętrznych. Już macie poważny problem zdrowotny. Tu bez chemicznych leków trzeba tylko oczyszczenia organizmu z tych grzybów, specjalnej diety, czystej wody oraz zmiany siebie ducha, spolaryzowania komórek i zabiegi energetyczne dla wzmocnienia systemu odpornościowego. Ponieważ ludzie ziemscy bardzo źle się odżywiają, biorą ogromne ilości leków i tak zwanych suplementów diety, tym powodują coraz większe gnicie tych zgromadzonych śmieci we wszystkich miejscach w ciele ziemskim. Gnicie toksyn zależy również od waszego życia, stresów, waszych strachu, czynów oraz tego, co mówicie i myślicie. Im bardziej blokujecie ducha, tym bardziej chore ciało. Im bardziej czynicie zło, tym bardziej odbija się to w skutku zwrotnym chorobą i blokadami organów w waszym ziemskim ciele. Medycyna akademicka naszpikuje was lekami, medycznymi kłamstwami, a o duchu nic, bez mówienia. Choć przysięga Hipokratesa wspomina o duchu i ciele ziemskim, wyraźnie mówi, aby było bez szkodzenia, a tu medycyna operacyjnie coś powycina i wtedy wyjście ducha z ciała ziemskiego murowane. Ponieważ operacje bardzo często szkodzą, bez przynoszenia temu duchowi zdrowia. Wycięty organ bez możliwości odrośnięcia czy zregenerowania, bo jego brak. A jak ten organ jest, to można energetycznie ten organ oczyścić i uzdrowić. Wasza wiara i świadomość tutaj o wiele więcej zdziałają. Samo leczenie waszego organizmu i wzmocniony system odpornościowy oraz bardzo czyste pożywienie, aby już bez dokładania do tego organizmu było toksyn. Tylko organizm musi te toksyny wydalić. Jak zbadacie i sprawdzicie, ilu ludzi zostaje wyleczonych z nowotworu, to się okazuje, iż to znikomy procent. Ponieważ tutaj te operacje mało dają, dostaje się tlen do tych grzybów i ta operacja przyspiesza odejście tego ducha z ciała. A gdybyście wiedzieli, ilu ludzi chodzi latami z nowotworami i są bez wiedzy o tym, odchodzi duch z ciała ziemskiego dopiero wtedy, gdy się dowie o diagnozie lekarzy. Wtedy ta sama informacja jego unicestwia. Duch ludzki otrzymał od Pana Stworzyciela w darze ciało ziemskie, pojazd dla ducha. Tak jak dbacie o swój pojazd mechaniczny, czyli samochód, to przynajmniej tak samo lub lepiej musicie dbać o pojazd dla ducha, ziemskie ciało. Buduje się bunkry, aby naświetlać człowieka szkodliwymi promieniami. To jak one mają pomóc, jak są tak szkodliwe dla zdrowych ludzi, dla zdrowych komórek. Jak to możliwe, aby po takich seansach człowiek mógł normalnie funkcjonować? Jak to możliwe, aby coś tak szkodliwego przynosiło zdrowie? Odpowiedzcie sobie sami na te pytania. Pomyślcie logicznie. Wyciągajcie zawsze właściwe wnioski. Czy medycyna akademicka usuwa wam przyczyny chorób? Nie. Tylko cały czas chcą wam usunąć skutki i objawy. Więc choroba dalej się rozwija. I mówią, iż są przerzuty. Patrząc na to logicznie, jak usuną wam przyczyny chorób, to wtedy wyzdrowiejecie. Świadomość duchowa człowieka rozwijającego jest taka, iż jest bez pozwolenia sobie na zaniedbywanie swojego ciała, na zaniedbywanie rozwoju duchowego. Świadomy duch
bardzo dobrze się odżywia i bardzo dobrze funkcjonuje w naturze. Należycie wypełnia wszystkie swoje obowiązki. Czas najwyższy tym ludziom ziemskim, chorym na raka, abyście powiedzieli prawdę o ich chorobie, ponieważ rak jest całkowicie wyleczalny w pełnej świadomości ducha ludzkiego. Koniec z kłamstwami. Wtedy jest szansa zawsze na wyzdrowienie.